Jesteś w 8 klasie i planujesz iść na klasztorną? A interesuje Cię język i kultura kaszubska? To dobrze trafiłeś! Poprzez nasze zajęcia oferujemy Ci przyjazną atmosferę na lekcjach, ciekawe wycieczki, najlepszą nauczycielkę, dodatkową ocenę na świadectwie, możliwość otrzymania stypendium, a także, choć pewnie jeszcze o tym nie myślisz, zdawania matury z kaszubskiego i wiele konkursów, w których możesz rozwijać i łączyć własne pasje. Karno, elfi, chodzarki, wszystko miałem mój rzec. Lorander w imię podejrzał gydzę. Leszczowcy mnie wypuścił. A czy wiesz, jaki wyraz wygrał plebiscyt na kaszubskie słowo roku 2020? Larwa. Nawet w dzisiejszych czasach pandemii nasza działalność nie jest ograniczona. Przykładem może być tradycyjna gwiazdka, którą w te święta każdy mógł przyjąć do domu drogą internetową. Warto pamiętać, że kaszubski to nie tylko język, ale też tradycja, historia, kultura, a przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą kaszubską wspólnotę. Nie ma kasieb bez płeloni, a bez kasieb płelści. Tak, jak nie ma kasieb bez fejny białci. Czy warto chodzić na kaszubski? Myślę, że tak. Tak. Tak, bo na lekcje to jest chillerka. Tak bez stresu, no sama przyjemność. I też jest to takie podtrzymanie tej kultury i języka kaszubskiego przez następne pokolenia, żeby to gdzieś nie zanikło. A czemu? A czemu nie? A najlepsze to są wycieczki. Nie dość, że w trakcie lekcji, to jeszcze najczęściej za darmo. I żeby nie stało się tak, że za kilkadziesiąt lat będziemy mówić, że były Kaszuby, tylko żebyśmy mogli powiedzieć, że one nadal są. Opowiesz, co jest ciekawego w kaszubskim, albo coś, żeby jakoś zachęcić? Nie powiem. Aha, no dobrze. Mitologia kaszubska też jest ważnym elementem dziejów Kaszubów. Postacie takie jak Smątk, Pyrtk, Gzienia, Klabaternik miały wielki wpływ na życie naszych przodków. A może i na nasze? Jesteśmy w domu. Jest już późna noc i warto wiedzieć, co możemy spotkać na Kaszubach, jeśli nie chcemy zostać uduszeni lub, co gorsza, zjedzeni. W skład kaszubskich postrachów wchodzą upiory i wampiry, czyli łypi i wieści. Ci drudzy jeszcze nie są tacy źli, bo wysysają krew tylko ze swoich krewnych. Ale łypi, oni potrafili mordować nawet całe wioski. Jednak najważniejsze, jeśli usłyszysz pukanie do drzwi, to pod żadnym pozorem nie otwieraj! Jak kasiebści, to we plus na klasztorny. Panie, Ty w sobie.